Siemaneczko, i tutaj na chwilę muszę się wtrącić z czasów teraźniejszych. Bidon już się powoli składa, tam składamy środek, mocarnię, odrzutnik mamy już wrzuconą, także no i jeszcze mnóstwo rzeczy czeka nas do malowania, piaskowania, a chcemy się koniecznie wyrobić na targi Agro Show, żebyście mogli go zobaczyć. Na pewno nie będzie bizon jeździł, także będziemy musieli go wciągnąć białą perłą, ale no chcemy wam go koniecznie pokazać. Niestety ze względów prawnych i tak dalej przedłuża nam się cały czas start loterii, bo cały czas pytacie w komentarzach, jak to zrobić, żeby wziąć udział w tej całej zabawie Wygraj Bizona, także mam nadzieję, że już niedługo będę mógł ogłosić i będzie fajny materiał, bo naprawdę nagraliśmy piękne kadry, jak jeszcze bizon jeździł, które będą otwierały całą tą akcję Wygraj Bizona. No i do wygrania również będzie, tak jak mówiliśmy, hybrydowa Honda CRZ, którą też przerobimy, naprawdę będzie pięknie, dołożymy troszkę mocy, zrobimy piękny układ wydechowy, malowanie okleina, piękne felgi, dokładki, zawieszenie gwintowane, także no sztos, ten samochód, to środek w ogóle cały przerobiony, no zobaczycie, będzie pięknie. To dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, może jakaś jest kobieta, co nas ogląda i niepotrzebny jest jej bizon, to bardziej będzie chciała wygrać ten samochód. A może ktoś na przykład nie ma ziemi, a nas ogląda, bizon mu się nie przyda, to wtedy samochód. Także mam nadzieję, że już niedługo ta akcja wyruszy. Robimy to pierwszy raz i jest bardzo dużo takich komplikacji, wiecie, prawnych i tak dalej, nie? Jak to u nas, Urząd Skarbowy i w ogóle słabo, bo ogólnie chcieliśmy już z tym wystartować dużo wcześniej. Ale to mam nadzieję, że niedługo będę mógł to ogłosić. Teraz w najbliższą sobotę zapraszamy do Gogułkowa. To jest powiat Żnin, gmina Gąsawa. Tam będziemy na dożynkach. Ja też tam będę występował z orkiestrą tutejszą, w sensie tamtejszą orkiestrą. Będę wspomagał, Rafał będzie cały czas na stoisku z białą perłą, będziemy prowadzić konkursy, między innymi tam przyjedzie też dużo traktorów, kombajn, tam znajomi mają nowego CX-a New Hollanda, także też ten New Holland będzie nasz Massey, także zapraszamy serdecznie, bo będzie co oglądać w tym Gogułkowie, będą też konkursy, mamy przygotowane dla was nagrody, będzie konkurs na najbardziej dymiący wydech, tak jak to było w Kucharach. Także będzie też fajna zabawa na pewno. No i jeszcze jedna taka informacja. Otóż jak byliśmy właśnie w Kucharach na zlocie starych ciągników, to podszedł do mnie taki bardzo miły chłopiec. Nie wiem, ile miał lat, ale myślę, że 10-12 może. I słuchajcie, gratulacje dla rodziców, bo bardzo, bardzo kulturalny i wychowany. Myślę, że nie jedna osoba powinna się od niego uczyć kultury. Podszedł i powiedział do mnie takie słowa: przepraszam, widzę, że pan jest bardzo zajęty, tutaj cały czas macie kogoś, ale mam jedną sprawę. Otóż posiadamy w domu dwa kombajny, klas Europa. Może byłby pan zainteresowany, bo my już tych kombajnów nie potrzebujemy i są na sprzedaż. No my niestety mamy bizona teraz na tapecie tutaj robimy i Massey Fergusona, także już więcej kombajnów jakby nie jesteśmy nawet w stanie tutaj pomieścić. Ale może ktoś z was chciałby taki kombajn? Właśnie teraz wlatują wam zdjęcia, które dostałem właśnie od Wiktora, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo super się gadało. I jeśli ktoś z was byłby zainteresowany kupnem tych dwóch kombajnów, wiem, że jeden jeździ i muci cały czas na 3 hektarach, a drugi jest jakby takim dawcą części, z którego tam sobie te części, ale też jest kompletny z tego, co tam widziałem na zdjęciach. Także obejrzyjcie sobie dobrze te zdjęcia, które teraz właśnie wam tutaj wrzucam. I jeśli ktoś by był zainteresowany kupnem na przykład tych kombajnów, to dawajcie do nas przez Instagram lub przez Messenger, albo ewentualnie możecie pisać też na mojego maila, który właśnie wam się tutaj wyświetla na ekranie, ale tylko poważne oferty. Z tego, co tam słyszałem, to za dwa te kombajny cena jest około 12 tysięcy. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Jeśli nie, jeśli komuś się wydaje, że cena jest za wysoka albo coś tam, to po prostu nie komentujcie tego, nie jesteś zainteresowany, to nie, to jakby nic się nie dzieje, a jeśli jesteś, bo może akurat ktoś marzył o takim kombajnie, albo ma taki kombajn i chciałby drugi na części, no cokolwiek, no to zapraszamy do kontaktu. A teraz bez zbędnego przedłużania, zobaczcie, jakie fajne mocowanie Rafał wspawał, wzmocnienie w zbiornik i zaczynamy już robić rurę hydrauliczną. W tym materiale jeszcze nie będzie się otwierać, ale w następnym już tak. I Rafał to tak wymyślił, że naprawdę mózg staje, także oglądajcie. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, otóż ja nigdy o tym nie mówiłem, nie prosiłem o te subskrypcje, chyba.
chyba, tak mi się wydaje, przez te kilka lat, ale teraz bardzo dużo ludzi pisze w komentarzach, dawajcie subskrypcję, dawajcie łapkę w górę dla chłopaków, bo mają tak mało tych subskrypcji. Bardzo by nam było miło, jeśli byście dali tego suba, bo bardzo dużo osób ogląda, a w ogóle nie subskrybuje. Was to nic nie kosztuje, a nam pomaga rozwijać kanał, te materiały docierają do szerszego jakby grona i co za tym idzie? Im większy kanał, tym większe firmy mogą się włączyć w takie projekty, między innymi jak na przykład tutaj Wygraj Bizona. I powiem wam jeszcze, ponieważ no, my mamy pomysłów na kanał i na materiały bardzo dużo. Jeśli ta akcja z Bizonem przyniesie nam jakieś korzyści, to tylko i wyłącznie zainwestujemy to w dalszy rozwój kanału i w dalszy rozwój naszego warsztatu, ponieważ my nie mamy warsztatu, tylko działamy w garażu. Tutaj też u rodziców, w którym siedzimy na głowie, a nam z Rafałem marzy się warsztat, taki, gdzie moglibyśmy robić coraz to grubsze projekty, żebyśmy byli, że tak powiem, na swoim, nawet na wynajmie, ale już na swoim, żebyśmy tutaj rodziców nie musieli cały czas stresować i że podwórko jest zawalone jakimiś gratami od Bizona, czy samochodami, czy czymkolwiek. Marzy nam się taki warsztat i jeżeli cokolwiek ta akcja przyniesie dobrego, to na pewno zainwestujemy wszystko to w rozwój. Także słuchajcie, dajcie tego suba, to nam się pomaga rozwijać. Jak akcja z Bizonem się powiedzie, i wbijemy na tym kanale 100 tysięcy subskrypcji, to zrobimy następną akcję, gdzie do wygrania będzie, słuchajcie, no, nowy traktor, może? To by było coś, nie? Bo niektórzy mówią, a po co takie stare, tam ten Bizon, to i tak tam już lata jego minęły, także może komuś by się przydał nowy traktor. I tak sobie myślę, że można by wtedy zrobić na przykład ankietę wśród widzów i byśmy wybrali takie topowe marki traktorów i byście sami zdecydowali, jakiej marki ten traktor miałby być. Czy to John Deere, czy to Fendt, czy to Case. Pomyślcie nad tym, a teraz dajcie suba. Jak wbijemy 100 tysięcy subskrypcji, to wrócimy do tematu. Dobra, siemanko, kolejny dzień prac nad naszym Bizonem. Ja już jestem w zbiorniku i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tutaj mamy, Rafał się spisał. Konkretne blachy. Tutaj mamy blachę na spód, całą nową. O, przetłoczona idealnie. Rafał był w firmie Naglak. Pięknie się spisali, także tu widać już zbiornik powiększony. Jeszcze trzeba go dokończyć, pozaspawywać niektóre elementy. No i tu już dzisiaj montujemy. Mamy lufcik zrobiony. Wszystko z grubej blachy. I teraz montujemy to, bo będziemy robić rurę zdalnie sterowaną. Już łapiemy. Dobra, przełapię trochę. Ale Rafał blachę, to niemożliwe, żeby tu się coś z tym coś stało. Nie pasuje już coś? No musi nie pasować, no bo to standardowo. Dobra, to przykleić tylko te na razie. Przydagdowali gdzie? No. No wiesz. Dobra, siedzi.
latam. Przysmarkałeś, Rafał, kolejny drut? Tak. Dobra. Dobra. Klucz, nie wiem jaki to może być, 24. 24, tyle co mam lat. Na pewno. Wyłączyć? Nie, może chodzi, tylko tak? Zakręć gaz. Gazicho, zakręcamy, zawsze braknie w nieoczekiwanym momencie. The next day. Dobra, cześć, słuchajcie, siemanko, witamy. Dzisiaj mamy 28 czerwca. Zorganizowaliśmy sobie tutaj taką starą lodóweczkę, ale mamy zimną orężatkę, elegancką. Słuchajcie, dziś było 32 stopnie, nawet widziałem chyba miejscami 34. A od rana z Rafałem szarpaliśmy, już znaleźliśmy używanego bizona, który miał, uwaga, kość sitowy nowy założony kiedyś tam, całkiem niedawno. Także przywieźliśmy dzisiaj, szarpaliśmy z bizona kość sitowy. Musieliśmy całym tym dupą odjechać, całą tą ośką. Przywieźliśmy taki właśnie kość sitowy. Naprawdę wygląda ładnie, bo ten nasz, zobaczcie, no jest w kiepskim stanie. Tu już niby myśleliśmy, żeby go coś tam ratować, ale no wszystkie te rozpórki ostatnio w wągrowcu nie mogliśmy dostać. Jeszcze może jakby te rozpórki, to może jeszcze, ale ten kosz sitowy był używany, się trafił w dobrych pieniądzach, także nie zastanawialiśmy się. O, tutaj ta blacha jest też, już widzicie, urwana, nie ma jej, także nie było sensu się w ogóle z tym mordować jakkolwiek. Tu już pomalowanych część elementów, także działamy prężnie, tutaj cały czas nasza malarnia. Tutaj ten grzebień, też go zaraz pomalujemy, bo już jest w podkładzie. No i próbujemy już, bo żeby móc składać bizona, to musimy tutaj działać. Już działamy z Rafałem drugi dzień, nie nagrywaliśmy, słuchajcie, jest tak gorąco, że nawet no, nie chce nam się robić, a co dopiero coś tu nagrywać. Rafał już tu robi przymiarki, oczywiście siłownika. Bo plan jest taki, żeby w ogóle nie było trzeba ręcznie tutaj żadnego zatrzasku ani nic, nie, Rafcio? Taki jest plan właśnie. Ale czy to się uda? No sam siłownik ten od skrętu, od bizona powinien utrzymać, co? No to sam siłownik to wytrzyma, nie? Tylko reszta. No to już widzieliście na poprzednich materiałach pewnie. Tutaj Rafał no naprawdę wstawił gruby materiał i to powinno być ok, no tylko no to sama jest ta jednak. Podstawa nie jest taka. No, mocna, to nie jest takie mocne. No zobaczymy. No już w takim projekcie musi być. Jeszcze nie było sytuacji, żeby Rafał tego nie ogarnął, także ogarnie na pewno. No, odepnij tam. Musieliśmy oczywiście przerobić, nic nie pasowało. Rafcio, tu mocowanie teraz będzie trzeba, ale to nie będzie nam tu żadnego koła przeszkadzało, czy coś? Bo tu wychodzi hydrostat tędy, tak? Nie, tu tutaj jest to koło. To koło główne, tak? Tak. Od czego ono jest? Od wyrzutnika, czy? No, on napędza odrzutnik, ale tak naprawdę napędza cały kombajn, nie? Aha. Bo tu są jeszcze koła pasowe, które idą na resztę elementów. Tylko jeszcze do niego można przykręcić koło do napędu sieczkarni, też musimy zostawić miejsce, nie? No a kiedyś tam? No, jakby się przyśniło komuś. No tak. No. No na razie nie ma co pokazywać. To już go skróć. Pewnie pokazywałem tu od dołu. Mamy ładnie, firma Naglak nam zrobiła, kurczę, pięknie. Blacha ładnie tutaj. Także. No i słuchajcie, będziemy jechać niedługo wyważać mocarnię w profesjonalnej firmie. Nie pamiętam nazwy, numer do tej firmy i namiar dostaliśmy od pana z kanału Wakolo 73. Udało nam się złapać kontakt. Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że dzisiaj rozmawialiśmy pierwszy raz, a przy całej tej budowie jeszcze będziemy rozmawiać nieraz. A może kiedyś wpadłby obejrzeć nasz projekt, co my tutaj właściwie
robimy. Jakby miał czas oczywiście i chęci, bo on jest gdzieś tam z nadmorza, także no do nas ma kawałek. A teraz sezon żniwny w sumie w pełni, no ale wiadomo, że my jak się uda, to byśmy chcieli się pokazać na targach Agro Show Bednary w tym roku, a to jest koniec września, czyli mamy jakieś 3 miesiące, niecałe. No a bizon wygląda jak wygląda. Ale plus jest taki, że Rafał teraz weekend ma ostatnie w sumie jakieś egzaminy chyba na studiach i jeśli wszystko dobrze ładnie zda, no to ja mam wolne wakacje. Dzień w dzień będziemy tutaj pracować, jak siły pozwolą, po kilkanaście godzin i myślę, że dużo już jest zrobione, a jak ogarniemy te wszystkie rzeczy właśnie w środku, to zostanie już montaż tego na gotowo, na nowych łożyskach i tak dalej, jak to wszystko pomalujemy. Część rzeczy pojedzie do tej galwanizacji. Firma Tech Świerk, o ile dobrze pamiętam, pozdrawiamy serdecznie, bo tak jak przy Ursusie Adriana z kanału Joker Farm nam ogarniali właśnie tą wulkanizację, galwanizację, pakujemy w paczuszkę, wysyłamy. Czas tam realizacji to parę dni, przychodzi zgalwanizowane i jest wszystko cacylala. Także co, bez zbędnego przedłużania, bierzemy się tu z Rafałem do roboty i tyle. Jeszcze trochę faktycznie. Jeszcze troszkę, no. Trochę się ubrudziłeś na plecach. A sztuka wymaga poświęceń. No to powinno się zrobić w dzień, no ale... Nie bardzo jest czas. No i padał deszcz dzisiaj. Najgorzej właśnie. Ale tam wiesz, to, tam leci ziarno, to i tak to się moment wytrze, nie? No tak, ale no. Bo to się maluje, żeby było pomalowane. Cześć, zgaszę ci tą lampę, bo ona się może teraz tu oślepia. Lepiej? No ci powiem, że najlepiej to jest właśnie z tej... Tylko z tej na głowie. Tylko z tej na głowie, no. W ogóle jest dzisiaj mój debiut malowania.
W życiu pistoletu tego nie trzymałem. A Rafał mi 3 razy komorę w samochodzie pomalował. Ale taki kosz sitowy, jak będzie nawet brzydko, to nie, krzywdy nikomu nie zrobię tym. Elegancko. Elegancko. Przyjdziemy tu jutro rano, to się będziemy śmiali z tego, znaczy. Jest czarne, jest. Jest. Nawet ładnie to wygląda. No bo ta farba jest piękna.